Miesiąc filmu! Więc czego się spodziewaliście? Jakiegoś głupiego filmiku z Garry's Moda, gdzie jakiś model postaci tylko ma hoby swoim ciałem we wszystkich kierunkach świata przy Gangnam Style? Co prawda mam G-Moda, ale jak widać nie spędziłem przy nim zbyt dużo czasu. Ale mimo wszystko dajcie spokój, wstawienie filmu numer 1000 na tym kanale jest dla mnie kamieniem milowym i wypadałoby z tej okazji zrobić coś nieco ambitniejszego niż tylko jaranie się. Na jaki pomysł spadłem? Już wam mówię. Ja, CDDZio, jeden z pierwszych polskich let's playerów, otrzymuję od ludzi czasami pytania typu: czy mógłbyś mi coś doradzić pro pokręcenia filmu? Dopiero zaczynam robić let's play, czy mógłbyś może je obejrzeć i zobaczyć, co mogę poprawić? Nie mam widzów, co robię źle! I jako, że jestem całkiem doświadczony w tych sprawach, mógłbym udzielić odpowiedzi na wasze pytania. I zamiast pisania do każdego z osobna, rób to, to i tamto i będzie git. Wolę to zrobić w formie tej oto listy 11 rzeczy, których powinniście unikać tworząc let's play. Albo 11 rzeczy, od których krew mnie zalewa, gdy tylko je zobaczę u kogoś w jego twórczości. Wiem, że 11 jest trochę taką dziwną liczbą, nawet nie mogę je pokazać na palcach obu rąk, więc niektórzy pewnie pomyślą, czemu nie top 10? Ale sądzę, że każda z tych pozycji jest warta omówienia i żadnej z nich nie chciałem z tej listy usuwać. Więc zacznijmy od rzeczy, która irytuje mnie najmniej z nich wszystkich, ale wciąż dobrze byłoby tego w waszych filmach nie widzieć. 11. Ale jest to coś, co również zauważyłem, że ostatnio zaczęło się jakoś pojawiać częściej w cudzych filmach. Jest to czytanie bądź mówienie do siebie w języku angielskim. Już wam mówię, o co mi mniej więcej biega. Dla przykładu, chyba nie są dla was nowością gry, gdzie postacie nie mówią, no, mówiąc, no, głosem, tak? Zamiast tego porozumiewają się za pomocą takich oto ramek z tekstem, czy okienek dialogowych i tym podobne. No i cóż, czytanie tego, co tam jest napisane na głos, jest jak najbardziej normą. Ale będąc polskojęzycznym let's playerem, co należy z takimi robić, gdy gra jest w języku angielskim? Cóż, można powstrzymać się od czytania tego na głos i ograniczyć się tylko do ewentualnego skomentowania, co tam ktoś powiedział, albo można to próbować tłumaczyć na polski z angielskiego, żeby osoby o słabej znajomości języków obcych pojęły, o co kamon. Pamiętam, że kiedyś ktoś uznał niby, że komentator w let's playach nie jest od tłumaczenia. Cóż, zgadzam się z tym, jeśli ktoś tłumaczy kwestię tylko w imię tłumaczenia, a nie w imię zapoznania widowni z sytuacją, jaka w grze ma miejsce. Więc powiedzcie mi, moi drodzy, jakim niby sposobem pomrukiwanie dialogów po angielsku pod nosem i kończenie ich za pomocą "he, no to idziemy dalej" miałoby mi przedstawić sytuację w świecie komentowanej gry? Wyobraźcie sobie moją serię z Phoenix Wright Ace Attorney, gdzie wszystkie dialogi bym tylko czytał po angielsku i tylko mówił czasami, co gdzie robić i gdzie jaką opcję wybrać. Albo moją serię z Mother 3, albo Beyond Good and Evil, które teraz nagrywam. Takie coś mijałoby się z celem. Proszę was, tworząc filmy, zdecydujcie się, czy tworzycie je dla Polaków, czy dla każdego, co pojmie język angielski. Filmy, gdzie widzę, że cały czas ktoś bełkoczy do siebie stos angielskich zdań, mimo że wyraźnie odbiorcami miała być polska widownia, są dla mnie mech. 10. U wielu osób boli mnie ich wybór gier do nagrywania. Zamiast zająć się grami, o których faktycznie mieliby oni dużo do powiedzenia, lub takimi, które faktycznie wywołują u nich entuzjazm i wszelkie pozytywne emocje, wolą wybrać gry, które po prostu są popularne wśród tłumu, na które panuje tak zwany hype. Aż za często natrafiam w szczególności na serię na ślepo z gier, które dopiero co miały premierę. Wiecie, tych, na które czekało duże grono graczy na całym świecie, tak? Mam takie wrażenie, że jeśli ktoś na swoim kanale ma dużo takich let's playów, to temu komuś zależy raczej tylko na zdobyciu widowni i popularności, nie na pokazaniu swoich ulubionych gier z możliwie jak najlepszej strony.
Zresztą zawsze uważałem, że do dzielenia się swoimi pierwszymi wrażeniami z jakiejś tam nowo zdobytej gry lepiej nadają się livestreamy. Tam, gdy się w nowej grze zgubicie lub nie będziecie wiedzieli, co robić dalej, macie do dyspozycji czat, na którym widzowie od razu mogą wam coś podpowiedzieć. Kiedy ja wyszukuję na YouTubie materiałów z pewnej gry, chcę znaleźć materiały, gdzie komentujący wie, co robi, dysponuje solidną wiedzą na temat tej gry i po prostu cieszy się, że ją nagrywa. Nie chcę widzieć filmów, w których ktoś po prostu chwali się swoim zakupem. Hej, patrzcie. Kupiłem za tą grę, co wszyscy teraz grają i kupują. Jestem taki cool! Równie dobrze, gościu, mógłbyś tworzyć filmy typu unboxing. Nawet nie każcie mi zaczynać tematu unboxingu. Chyba najbardziej bestsellowej rzeczy, jaką ktokolwiek może wstawić na YouTube. A witam w filmie Unboxing, w którym wam pokażę, jak rozpakowuję niejakie... nawilżone uniwersalne chusteczki do czyszczenia o zapachu cytrynowym. 80 sztuk. Ty, normalnie trzeba to odpakować. I tak z tego, co widzę, tu jest strzałka, więc chyba tutaj się to otwiera? Owszem, i tu widzę, jest otwór i stąd chyba wychodzą chusteczki, czyż nie? Oj, to takie są mokrutkie, takie idealne do wycierania kurzu, moi drodzy, więc jeżeli potrzebujecie, to myślę, że dobrze takie będzie mieć. Ale żem szedł z tematu. A zresztą, ludzie, proszę, odpowiedzcie na moje pytanie. Czy wolelibyście oglądać filmy, gdzie ktoś cieszy się z nowej gry i on nagrywa? Czy może wolelibyście tego doświadczyć samemu? Więc powiem tylko tyle. Jeśli ktoś nagrywa wideo z przehypowanej gry, po prostu pokazując, że jest w jej posiadaniu, jego filmy z niej będą najprawdopodobniej... mech. 9. Mówiąc szczerze, czasami myślałem sobie, może fajnie byłoby wstawić jakieś intro na początku swoich filmów. Ale powstrzymałem się od tego. Nie chciałem wam zabierać po 15 dodatkowych sekund na film, w których bym nawet nie wnosił nic ważnego. Ale okej, jeśli ktoś ma fajne, chwytliwe i w miarę krótkie intro, to nie narzekam. Jest to dla mnie jak najbardziej w porządku. Tylko czy uwierzycie, że serio istnieją istoty ludzkie, które sądzą, że jeden napisik z Movie Makera, jedno nieruchome zdjęcie w tle i kilka sekund wyciętego dubstepu jest świetnym i zachęcającym wstępniakiem? Spoiler, nie jest. Uwierzcie, zrobienie tego majstersztyku, który jest przykładem kiepskiego intra, zajęło mi... minutę. Nie żartuję. Jeśli nie potrafisz robić porządnego i w miarę profesjonalnego intra, proszę cię, nie rób go wcale i tym bardziej nie waż się go wstawiać do filmów. Zazwyczaj, gdy u kogoś zobaczę słaby wstęp, oznacza to, że jego filmy będą równie słabe. Czyli... mech. Let's play ponoć ogląda się dla komentarzy, nie dla twarzy. Nie czuję, gdy rymuję, jednak coraz to częściej, czy to w let's playach, czy to również na livestreamach, napotykam się na facecam, który w 90% przypadków jest niepotrzebny. Jego wstawianie ma ogólnie sens przy grach, które faktycznie wywołują duże emocji. Oczywistym przypadkiem są horrory. Mniej oczywistym przygodówki ze smutnymi momentami, w które gracz faktycznie mógłby się wczuć. Bądź jakiekolwiek gry, które wywołują dużo uśmiechu. Nie ma to absolutnie sensu przy grach, które o tak po prostu się przechodzi lub o tak po prostu się w nie gra, bez szczególnego wczuwania się w nie. Streamy z League of Legends? No cóż, 90% z nich ma w sobie facecam. I po kiego kuźwa grzyba, skoro po prostu gość siedzi, gra i to w sumie tyle. Z wieloma let's playami mam również ten sam problem. Facecam jest bezcelowy. Pokazuje twarz i to tyle. I po co mi ta twarz w twoim zagrajmy w? Ja bym chciał ciebie posłuchać, a nie oglądać. Nie tędy droga. O. Twoja buźka niepotrzebnie odwraca moją uwagę od gry, na której jednak bym się bardziej chciał skupić.
Wiem, że czasami widzowie mogą wywierać presję komentarzami typu: pokaż twarz, jestem ciekawa, jak wyglądasz! Ale do takich widzów mam właśnie pytanie. Czy nie byłoby lepiej i fajniej nie mieć wiedzy o wyglądzie komentującej osoby? Wiecie, kogoś tam sobie na YouTubie wypatrzyliście, jakiegoś tam swego idola, nie fana, ludzie często mylą te dwa słowa, nie mam pojęcia jakim cudem. Kogoś, kogo osobowość wam faktycznie bardzo przypada do gustu, no i nie wiedząc jak ten ktoś wygląda, robi on wrażenie tajemniczej, charyzmatycznej osoby, której wygląd każdy może sobie inaczej wyobrazić. Czy ta niepewność właśnie nie jest czymś fajnym? Co jeszcze bardziej by zachęciło was do poznania się jeszcze lepiej z tym tajemniczym kimś? Nie zmuszajcie ludzi do pokazywania twarzy, kiedy nie muszą tego robić. W tym filmie to akurat robię dobrowolnie, no bo to nie jest let's play ani coś podobnego, więc czemu nie? Inaczej ich twarz będzie źle wykorzystana w ich filmach i przez to będą one bardziej... mech. 7. O ci się znów tutaj zrespawnowali, o co się gapisz? A cię w mordę chcesz? No ja oj masz w łeb oj z cię skończy dzień dziecka i o ty też masz głowę i się z dzidy i ze wszystkiego. O, kto jeszcze strzela? Co za p***a się kryje? No gdzie p***a jesteś? O, tu jest p***a! Cześć p***a! Masz w ryja! Ha, ha. I p***a się w dupę p***a. I twoja matka też! Proszę, odpowiedz na moje pytanie. Czy taki komentarz jest dla ciebie przyjemny? Jeżeli twoja odpowiedź brzmi tak, to proszę bądź świadom tego, że jesteś smutną osobą, która podniesa się byle prostactwem i nie mam potrzeby z tobą prowadzenia wszelkich dyskusji ani chwili dłużej. Jeśli natomiast brzmi ona nie, to cieszę się z tego i pewnie podobnie jak ty sądzę, że nadmierne używanie wulgaryzmów w taki sposób nie jest zachęcające. I to jest kolejna rzecz, która wyklucza kilka osób z mojej osobistej listy twórców wartych oglądania. Klnięcie jak szewc w imieniu klnięcia jak szewc. Bo to takie fajne jest i tylko w ten sposób można pokazać światu swoje prawdziwe ja. Banialuki. Są inne metody na ukazanie, że jest się sobą. Jeśli masz kłopot z akceptacją ich istnienia, wiedz po prostu, że jesteś ignorantem i znów to powiem, ja po sobie sprawdzę na wszelkiej dyskusji, ani chwili dłużej. W umiarze, żeby coś tam czasami podkreślić, owszem, można rzucić mięsem raz czy kilka, ale używanie wulgaryzmu co drugie czy trzecie słowo przekracza dla mnie wszelkie granice przyzwoitości. Proszę, dbajcie o bardziej wyszukane słownictwo w swoich filmach. Jeżeli tego nie będziecie robili, najpewniej wasz film wyłączę po paru sekundach i zakończę moją przygodę z nim jednym głośnym mech. 6. Dużo widziałem osób, które faktycznie pokazywały potencjał i tworzyły przyzwoite filmiki. Fajnie prowadziły swoje serie, przyjemnie się ich słuchało. Tylko że było jedno małe tycie, tylko że nie do końca takie małe tycie, ale... nie kończyły one swoich serii. Aż tylko chce się krzyknąć... szkoda. Tylu było let's playerów, których spotkałem na mojej drodze, którzy wydawali się dysponować tym czymś, co faktycznie mnie do nich przyciągało. Ale potem okazało się, że tylko z jakiejś gry nagrali film czy dwa i potem nagle im się odechciało i seria zawieszona. To się dopiero nazywa słomiany zapał. I zanim ktoś palnie... ha! I kto to mówi? Owszem, też mam swoją zawieszoną serię z Pokémon Leaf Green, ale proszę was, tę serię zawiesiłem z powodu utraty danych. Spyro 3 również było przez jakiś czas zawieszone z tego samego powodu, ale udało mi się to pociągnąć do końca i to chyba jednak powinno o czymś świadczyć. Chyba jest różnica pomiędzy zawieszaniem z przyczyn technicznych, a zawieszaniem, bo się nagle odechciało, bo mi się nie miało czasu i chęci czy coś. Mam strasznie mieszane uczucia do let's playerów, którzy mieli spoko wideo, ale ich kanał to jeden wielki bajzel pełen nieskończonych projektów. Na widok takiej mało solidnej firmy, aż chce mi się zrobić... mech. 5. Do
dobry let's player musi znaleźć równowagę pomiędzy nagrywaniem dla swojej przyjemności i nagrywaniem dla przyjemności widza. Równowaga przede wszystkim. Więc przypuszczam, że skoro wstawiasz swoje materiały na YouTube czy na inne podobne strony, chcesz, żeby ktoś się obejrzał, prawda? Chcesz zapewnić przyjemność kilku osobom, które nie mają nic ciekawszego do roboty w internecie i szukają może jakiegoś zajęcia? Nie ignoruj tych osób. Nie masz pojęcia, jak kontakt z nimi potrafi je utrzymać przy twoich filmach. Nie lubię filmów, gdzie twórca ma zero kontaktu z oglądającymi. Po prostu tam coś szepcze do siebie, oj, przy okazji to sobie nagra i zaploduje. Bo czemu nie? Już ci mówię, czemu nie. Bo w takim wypadku tworzysz nagranie tylko dla siebie, a nie dla widzów. A skoro tak jest i nie zależy ci jakoś szczególnie na tym, żeby się innym ludziom podobało, czemu w takim razie wstawiasz to do internetu? Równie dobrze to by mogło gnić tylko u ciebie na dysku twardym. No bez kuźwa sens! I takie coś również widuje się głównie przy let's playach na ślepo z nowo nabytych gier. Widzowie woleliby w nie zagrać sami, niż oglądać, jak ktoś przy nich, nie wiem, głośno myśli i główkuje bez kontaktu z nimi czy coś. Tu się powtórzę. Livestreamy lepiej nadają się do przechodzenia gier na ślepo, a to dzięki czatowi, który pozwala na kontakt z innymi osobami. Drogi autorze, nie olewaj mnie. Widza. Inaczej ocenię twoją twórczość jednym prostym wykrzyknikiem wyrażającym więcej niż 1000 słów. O, tyle zombie, zgincie wszyscy! Zginęli, okej, nie wszyscy, więc gin. I tam jeszcze na dole są, okej, więc ty też, gin. I gin. Gin, gin rzecz, no gin, gin. Tu jesteś, no gin wreszcie. Gin, gin. No, no gin w końcu. Ty też gin. Gin, gin. 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 I zdychaj. Szmato. I ty też gin, gin. I ty również gin. No i po co tak podchodzisz? Ginżesz. No. I ty też gin. Dobra, niech mi ktoś wyjaśni, jakim cudem po świecie stąpają osobniki, które nagrywając taki oto komentarz do gry, myślą, że jest on bardzo dobry i warty wstawienia. Ten punkt można porównać do punktu 7, który, jak pewnie pamiętacie, dotyczył ciągłego używania wulgaryzmów i ich nieustannego powtarzania. Ale przynajmniej wulgaryzmów w słowniku istnieje kilka. Słowo gin jest tylko jedno. Jego ciągłe powtarzanie jest iście irytujące. Czy tak trudną rzeczą jest znalezienie synonimów lub eufemizmów, albo po prostu skupienie komentarza na czymś innym? Nie, i nawet wam pokażę i zademonstruję, jak można to... Gincie, gin, 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 zastąpić takim oto przyjemniejszym w słuchaniu komentarzem, który jest pełny, jak ja to osobiście lubię nazywać, wysublimowanego słownictwa. Ło, matko, to jest takim duży tłok, a więc może wam rzucę bombę i będzie po was. Co wy na to? Jak ja nie znoszę jokejów, na pewno nie pozwolę, żeby taki mi skoczył na głowę. Całe szczęście mam tą amunicję wybuchową, więc chociaż zrobię z nim porządek. O, czy mi się wydawało, czy to powinno w niego trafić, ale jednak mu wcale nie wyrwało żadnych kończyn? Nie mam pojęcia. Wy wszyscy kopniecie w kalendarz! I w górę po drabinie, i co tam mamy? Oczywiście, no czego innego by się można w tej grze spodziewać? Więcej zombie do ubicia, no więc kto jest chętny do oberwania w pyszczek? No, ktoś tutaj jeszcze? Chętni? O, tutaj na dole gość się krył, chyba taki trochę nieśmiały, ale go znalazłem. I ma to, na co sobie naturalnie zasłużył. Jak widać, to nie jest trudne. I zachęcam was, żebyście w swoich filmach również dbali o możliwie jak na nie powtórzeń jakiegokolwiek słowa, w szczególności gin. Inaczej będą one... Mech! Panie PewDiePie, coś ty człowieku zrobił z community Zagrajmy Wy. Nagle dużo jego częścią stały się głośne bachory, drące się na wszystko co popadnie.
To jest takie złe. I kto to mówi? Oczywiście, znów muszę wam wyjaśniać pewne różnice, prawda? To teraz czas na wyjaśnienie różnicy pomiędzy głośnymi letsplayerami, a głośnymi letsplayerami, którzy się wczuwają w grę. Ci z pierwszej grupy po prostu chcą się popisać i pokazywać, że są tacy fajni, bo są głośni i krzyczą cały czas. Jestem głośny! Jestem głośny! Podziwiajcie, oglądajcie! Ci z drugiej grupy, osoby takie jak ja, używają krzyku bądź jakiegokolwiek podniesienia głosu do wyrażania emocji w danym momencie w grze. Coś mnie wkurzy? Krzyknę. Mam cię! A teraz tam gnij! Czegoś się wystraszę. Krzyknę. Coś u mnie wywoła inną silną emocję. Również możliwe, że krzyknę. Ben! Ben! Ale to wszystko robię przede wszystkim spontanicznie i naturalnie. Moje emocje to nie podróbki. Wrzaskiem można wyrazić entuzjazm. Można tym sposobem przekazać, że gra nas bardzo wciągnęła. I to jest okej. Co z pewnością nie jest okej, to nienaturalne darcie mordy, bo... Tak! Dokładnie! Bo tak! Podsumowując, filmy pełne sztucznego wydzierania się bez dobrego powodu są po prostu... Okej, to witam w kolejnym odcinku mojego Zagrajmy w Don't Starve. Więc na początku może powiem, co zamierzam robić na tym kanale w najbliższym czasie. O, a wiecie, co się w ogóle stało u mnie w szkole? Moją polonistkę przyłapano podobno, jak sobie wykonywała lewatywę w bibliotece. Więc wczoraj się spotkałem znów z moim kolegą Sebastianem, i on też ma tą grę tak w ogóle, i pytałem się go, no który mam sobie kupić mikrofon? Czy tylko ja lubię oglądać curling w telewizji? Jest coś wciągającego w tych kamyczkach na lodzie? Okej, chyba pojmuję cię, o co mi biega. Brak słów na temat tego, w co się gra. Zero skupienia na tejże gierce. A ogólnie uważam, że let's playerzy swoją twórczością powinni starać się pokazywać innym nie tylko siebie samego i swoją unikalną osobowość, ale również grę, którą wybrali do danego projektu. Powinno się powiedzieć o jakichś ciekawostkach dotyczących tej gry, podzielić się wrażeniami, powiedzieć, co w tym konkretnym tytule mi się podoba, co mogłoby ulec poprawie, no i popisać się ogólnie wiedzą. Bez urazy, ale mnie ogólnie jakoś nie interesują szczegóły twojego życia, więc nie zapełniał nimi swoich Zagrajmy Wy i będzie gites. Gdybym chciał wysłuchać czyjejś osobistej opowieści, to bym szukał w internecie jakichś alogów, vlogów, blogów, czy jakichś tam innych elogów, blogów, mlogów, stogów. Grom również się należy trochę uznania. No, nie wszystkim grom, ale pewnie wiecie, o czym mówię. One też zasługują na zdobycie trochę sławy z waszych filmików. Niech one obok twórcy filmu będą drugim bohaterem waszej twórczości. Nie zostawiajcie ich w dalszym planie. Wyobrażam sobie, jak ludzie, którzy je stworzyli, byliby przyjemnie zaskoczeni, widząc, jak ktoś dobrowolnie sam z siebie je nagrywa, w komentarzu chwali, wszystko tłumaczy, zachęca, no i też przede wszystkim dziękuję im za uformowanie ciężką pracą i wysiłkiem tego oto majstersztyku. Także sobie wyobrażam, że gdyby zamiast tego natknęliście tylko na filmy, gdzie ktoś tam coś tam gada o sobie i nie poświęca ani chwili uwagi ich produkcji, poczuliby się oni trochę niedocenieni. Ich reakcja byłaby czymś na styl... Nie było do końca warto. Jeden! Więc zapytacie, co jest niby jeszcze gorszego od tych wszystkich mankamentów wielu cudzych letsplayów, które dotychczas wymieniłem? Było trochę o sprawach bardziej technicznych, trochę o słownictwie i trochę o tym, że niektórzy są niepotrzebnie głośni. No właśnie. A co jeśli ktoś jest niepotrzebnie cichy, wręcz usypiająco i nudząco cichy? Prawdę mówiąc, z dwojga złego, w czymś filmie wolałbym zobaczyć to, niż to.
Ale z tobą już walczyłem. O i oczywiście coś się pojawi w tej trawie. Abra, nie chcę, Abra. A spadaj stąd. Po prostu idźmy. Proszę cię. Po takiej intonacji można śmiało wywnioskować, że jesteś zmuszany do nagrywania. Że tak naprawdę nie chce ci się tego robić. Ale czemu w takim razie to robisz? Musi być jakiś racjonalny powód. Co nie? Dobra, to może w końcu pójdę spać i... Co? No... No nie, no muszę przecież spać, no... Nie, proszę, proszę, dobra, dobra. Macie te wasze Mass Effect, tylko proszę... Nie zabijajcie czarusia. Nie zabijajcie mi psa. Dobra, wszyscy wiemy, że taka sytuacja jest bardzo mało wiarygodna. Nie ma dobrego powodu do nagrywania czegokolwiek. Jeśli ci się po prostu nie chce. Zresztą nie chce mi się, zawsze było dla mnie czwórką jakże depresyjnych słów, gdy tak się je ustawi obok siebie. Jeśli jesteś zmęczony, albo nie czujesz ekscytacji z tego, że coś za chwilę nagrasz, albo po prostu nie masz ochoty bo tamto, proszę, błagam cię wręcz, w takim stanie nie myśl nawet o wciśnięciu F9 po odpaleniu gry. Ani tym bardziej nie myśl o wydaniu z siebie ani jednego odgłosu. A nawet jeśli już zrobisz te dwie rzeczy, to broń Boże, nie rozważaj nawet opcji uploadowania twego tworu na YouTube. Skasuj to z dysku twardego, nagraj ponownie ten sam fragment w grze i następnym razem upewnij się, że skomentujesz go w taki sposób, że ludzie będą faktycznie chcieli cię wysłuchać od początku do końca. Inaczej po prostu uśpisz cały kraj swoją monotonią w głosie. Takie coś nie powinno absolutnie mieć miejsca. Okej, więc tu mamy kolejną drogę i tu więcej jest trenerów. Tu jakiś typek gruby i... No, oczywiście chce walczyć. No w sumie to nic nowego. I co tam masz? Matchup? No. Oczywiście. Mech. Liczę, że taką oto listą pomogę niektórym stać się lepszym let's playerem. Będą oni mogli na spokojnie rozpocząć lub kontynuować swoją karierę. Wszystko, co tu wymieniłem, uznaję za rzeczy w filmach szczególnie złe. Jeśli ktoś uważa, że są akceptowalne, ja odpowiem mu prostym słowem: nie! Za często spotykam takie paskudstwa w let's playach i irytują one mnie. Ciężko jest w dzisiejszych czasach znaleźć fajnego twórcę na polskiej scenie. Ale gdyby ktoś się pojawił bez żadnej z tych wad, bardzo to docenię. Początkujący let's playerze, najważniejszy jest prawdziwy entuzjazm i ekscytacja. Bo gdy cieszy i śmieje się jeden, cieszą i śmieją się też inni. To racja. Takim sposobem wytwarzasz prawdziwą przyjemność nie tylko dla siebie, ale też dla widowni. Ona chciałaby przy twoich filmach poczuć się jak w domu, lub nawet w niebie. Młody mistrzu Frapsa, weź wszystkie moje szczere porady do serca. A może kiedyś cię zauważę i powiem o tobie, on jest dla mnie jak spadkobierca. Taką oto małą sympatyczną rymowanką chciałem do tego filmu podsumowanie wnieść. Żegna się z wami poszukiwacz kreatywności. Sid Vizio. Na razie i cześć. Niektórzy, jak widziałem, smucą się, że przy takiej liczbie filmów widzów mam... Bleh. A ja cieszę się z tego, co mam. Wręcz mogę krzyknąć radosne... Fuck! 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 Yeah!